wieczór, proszę Państwa, w naszym programie dla równowagi przez 25 minut tylko o mężczyznach. W 9. magazynie piłkarskim Gol witamy Państwa razem z Arkadiuszem Bilskim. Piłkarz Stali Stalowa Wola wczoraj pierwszy pokonał bramkarza rywali i to w bardzo efektowny sposób. Tak rozpoczęła się 25. kolejka rozgrywek naszej Ekstraklasy. Kolejka środowa, bowiem teraz czas dla reprezentacji. O tym pod koniec programu, najpierw wydarzenia ligowe. W relacjach z meczu Legia Sokół liczbę widzów określano na 6-7 tysięcy. Biorąc pod uwagę, że na stadionie przy Łazienkowskiej Legia w tym sezonie wygrywa wszystkie mecze i jest na najlepszej drodze do kolejnego mistrzowskiego tytułu, liczba ta nie robi żadnego wrażenia. Co jeszcze trzeba zrobić, by przyciągnąć ludzi na własny stadion? Legia robi co się da. Wygrywa wszędzie. U siebie, na wyjazdach. W 7 meczach wiosennych odniosła 6 zwycięstw. Wreszcie pojechała do Łodzi na mecz z ŁKS-em i też wygrała. Dla grających w biało-czerwonych strojach piłkarzy ŁKS-u mecz z warszawską Legią był trzecim z kolei pojedynkiem z zespołem z czołówki ligowej tabeli. Dwa poprzednie z Zagłębiem Lubin i Widzewem łodzianie przegrali. W meczu z liderem tabeli tak szkoleniowcy jak i kibice liczyli na przynajmniej jeden punkt. Nie udało się tego zrealizować. ŁKS przegrał z Legią 0-2, a gra łodzian nie zachwyciła. Ataki gospodarzy przypominały chwilami bicie głową w mur. Podania były niedokładne, akcje na polu karnym często chaotyczne. Umożliwiało to gościom przeprowadzanie błyskawicznych kontrataków. Po jednym z nich w 39. minucie spotkania Tomasz Unton uderzył z ostrego kąta, a Jerzy Zajda w sobie tylko wiadomy sposób przepuścił piłkę pomiędzy nogami. Kto, panie Andrzeju, w pana zespole zawiódł w dzisiejszym spotkaniu? Ach, nie chciałbym na gorąco oceniać, kto zawiódł. Wiadomo, że dwie kontry wyprowadzone dobre przez Legię, dwie bramki właściwie. No były jeszcze możliwości takie, że Legia mogła podwyższyć wynik, no my też mieliśmy okazję. Jeszcze raz mogę tylko gratulować Pawłowi, człowiekowi z boiska, gdzie razem graliśmy, no po raz kolejny pokonał ŁKS. Wydaje się, że przede wszystkim grała nieźle, mój zespół grał w defensywie i w drugiej linii mieliśmy bardziej takich doświadczonych zawodników. Myślę, że nie było to porywające widowisko, ale no cóż, cieszę się, że następny mecz wygraliśmy na wyjeździe, zawsze z trudnym przeciwnikiem, jakim jest ŁKS. No, troszkę może graliśmy zbyt bojaźliwie, żeśmy się trochę po tym bramce cofnęli, ale Leszek Pisz dał nam na ostatnie 3 minuty spokój. Jest to klasa na naszych krajowych boiskach. Dopełnił formalności, stąd nie 1-0, a 2-0 przegraliśmy. Wygrał zespół bardziej doświadczony, powiedziałbym wyrafinowany, bardziej, że tak powiem, kadrowo przygotowany do spotkań o najwyższe trofea. Jest to już trzecia z kolei porażka ŁKS-u. Czy to nie jakiś kryzys formy? No myślę, że spotkania pokazały, że drużyna gra nieźle. No brakuje niestety strzelca. Brak ten szczególnie widoczny był w pierwszej połowie, kiedy ŁKS grał praktycznie bez napastników. W drugiej części gry na boisku pojawił się Jacek Płóciennik i to on dwukrotnie zatrudnił Zbigniewa Robakiewicza. W obu przypadkach jednak bramkarz warszawskiej Legii wyszedł z tych pojedynków obronną ręką. ŁKS nie zdobył bramki na własnym boisku. Legia zdobyła kolejne 2 punkty. Dzisiaj może to po świętach i sobota była, nie był to, tak jak powiedziałem, najlepszy w naszym meczu mecz w naszym wykonaniu, ale dojrzałość zespołu potrafiła dowieść zwycięstwo.